Za słowo poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ze mną jest Państwem w studio Bogdan Łęczycki, naczelnik sądeckiej drogówki. Dzień dobry, witam Panie Dzień naczelniku dobry, witam. Czy mamy już zmieniać opony na letnie? Jak Pan myśli? Czy to jeszcze nie ten czas? Ja myślę, że to nie ten czas. To myślę, że ta pogoda ciepła to jest tylko takie chwilowe złudzenie, także na pewno, zresztą każdy chyba nawet liczy na to, że jeszcze zima przyjdzie, mhm. a szczególnie, że w niedługim okresie czasu przyjdą ferie zimowe, choćby dla dzieci z Małopolski, więc na pewno dzieci by chciały przeżywać te ferie właśnie w aurze takiej bardziej zimowej, gdzie mogłyby skorzystać i, i, i z zabaw na śniegu. Także nie ukrywam, że sam mam nadzieję, że jeszcze jakiś śnieg będzie tej zimy. To zimę. się chyba spełni, bo synoptycy przewidują na trzech króli, że ta aura ma się nam zmienić na bardziej tradycyjną zimową. Ale właśnie nie szarżujmy, żeby wyobraźnia nie ponosiła i tu przechodzimy płynnie do tego podsumowania. Prowadziliście taką większą akcję świąteczno-noworoczną na drogach od 23 grudnia do 1 stycznia. Co ten czas pokazał jakie statystyki, panie naczelniku? No jeżeli chodzi o statystykę, tutaj y, powiem szczerze, panie redaktorze, y, okazało się, że w tym roku jednak było bezpieczniej niż w roku ubiegłym, bo mm. w 2000. W 2022 roku we wskazanym okresie tutaj przez Pana odnotowaliśmy znacznie mniej zdarzeń drogowych. Łącznie było ich niecałe 50, w tym było 10 wypadków drogowych. Przepraszam, to było w zeszłym roku. W tym roku były tylko 3 wypadki mhm. drogowe. Nie odnotowaliśmy żadnej ofiary śmiertelnej, co bardzo cieszy. Kolizji drogowych owszem, było niespełna 50-46 kolizji dokładnie. No, jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierujących takich ujawniliśmy dziewięciu i zostało ich wyeliminowanych z ruchu drogowego w tym roku. Ale no, jeżeli chodzi o rok 2021, było ich znacznie więcej, bo wówczas ujawniliśmy aż 15 nietrzeźwych kierujących, więc musimy powiedzieć sobie szczerze, że jednak kierowcy częściej siadali po alkoholu. Dodatkowo y, tamten rok nie był tak bezpieczny, ponieważ... Mówimy wypadków o samych świętach teraz. O samych mhm. świętach, tak. Mhm. Ponieważ właśnie we wskazanym okresie było aż 10 wypadków i niestety, ale dwie osoby w zeszłym roku, w okresie świąteczno-norowocznym zginęły nad Drogę. Czyli rzeczywiście lepszy ten czas ostatnich Świąt za nami. A jak rok 2022 w porównaniu z 2021, jak on minął? Te statystyki jakie są? Pod też względem kierowców na podwójnym gazie prowadzących, ewentualnych ofiar śmiertelnych. No, jeżeli chodzi o cały rok 2022 w porównaniu do roku 2021, był on rokiem można powiedzieć bezpiecznym. Bo jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, to odnotowaliśmy w każdej kategorii spadek. Jeżeli chodzi o ogólnie o zdarzenia drogowe, kolizje, to o 350 y, takich zdarzeń było mniej niż w roku 2021. Jeżeli chodzi o wypadki drogowe, było ich mniej o 9, czyli 9 wypadków mniej w okresie y, całego roku. Osob rannych było mniej o 35 osób, czyli 35 osób mniej ucierpiało aniżeli w roku 2021. No i najważniejsze, co bardzo cieszy, był spadek ofiar śmiertelnych aż o 12 osób. W roku 2022 odnotowaliśmy 13 wypadków, gdzie śmierć poniosły osoby uczestnicy ruchu drogowego, a w roku 2021, o którym nieraz mówiliśmy, że no nie był to bezpieczny nog, było ich aż 25. Czyli to wygląda, że było lepiej. A mm, jeśli chodzi o motocyklistów, o te zdarzenia z udziałem właśnie motocyklistów, ten rok 22 a 21. No, jeżeli chodzi o rok 22, on, jeżeli właśnie mówimy o motocyklistach, to więcej było zdarzeń z udziałem motocyklistów i w większości. I taka łyżka dziegciu, do tego wszystkiego jednak więcej, prawda? Tak, tak. I jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, to tu przeważają przede wszystkim motocykliści, ponieważ. Nie było ich dużo, ponieważ mówimy tu o 13 ofiarach śmiertelnych, ale 4 osoby to byli kierujący motocyklista, motocyklami, a dodatkowo jeszcze dwóch pasażerów, prawda, uczestników ruchu drogowego na motorach zginęło, więc możemy sobie tu powiedzieć, że Sześć osób zginęło y, uczestników ruchu drogowego, które poruszali się motocyklami, więc jest to 50% wszystkich ofiar śmiertelnych z roku 2022. Aha. Czy ten y, weekend <coughs> najbliższy, bo to też będzie ten długi weekend świąteczny, y, czy przewidujecie też jakieś skoordynowaną większą akcję, czy raczej te działania już wracają tak do normy takiej typowej na drogach? Powiem tak, jak każdy święto. Może pan nie chce wszystkiego mówić, to też Jak zrozumiem. każde święto, nie jest to oczywista sprawa. Jak każde święto, każdy weekend. Oczywiście są to dla nas działania wzmożone. Przede wszystkim będziemy w tym, w ten weekend teraz trzej króli zwracać uwagę na trzeźwość, ponieważ. Co jeszcze bym powiedział, do, do, do tak jak tu pan redaktor mówił o statystyce roku u, ubiegłego, zdarzeń, wypadków, ofiar śmiertelnych mieliśmy mniej, co bardzo cieszy. Ale niestety, jeżeli chodzi o ujawnianie nietrzeźwych kierujących. To ujawniliśmy ich o 69 więcej aniżeli w roku 2021. Tak przykładowo podam, jest to liczba, yy, proszę Państwa, 585 nietrzeźwych kierujących, więc jest to bardzo dużo tych nietrzeźwych, których porusza się po naszych drogach których udało się nam wyeliminować. Więc na pewno w tym okresie będziemy przede wszystkim zwracać uwagę na trzeźwość kierowców, czy czasem właśnie nie siadają na dodatkowym gazie, aby, aby ich eliminować i aby właśnie było bezpiecznie. Jak pan myśli, z czym to jest związane? Bo 2022 rok przyniósł nam zmiany w kodeksie ruchu drogowego, poważniejsze kary finansowe punkty karne, możliwość cofnięcia prawa jazdy, a jednak na przykład właśnie na sądze czy nie więcej tych kierowców pijanych, to nie dochodzi do niektórych umysłów czy jak to można oceniać? Ja myślę, że dochodzi. Tylko tutaj chyba możemy powiedzieć, że wpływ na to, że ludzie jednak więcej spożywają alkoholu, miał ten okres izolacji tej covidowej. Możemy powiedzieć, że ludzie Ciekawa się mniej, mniej spotykali. Ja tak myślę, ponieważ jednak nawet nie tylko patrząc na rok, prawda, 2022, że było tych nie więcej, bo w ubiegłych latach wcześniej też nie było ich aż tak dużo. Więc ja nie wiem, czy to nie miało wpływu. Może to ta mogą być negatywne skutki pandemii po prostu. Może to być taki negatywny skutek, ponieważ, prawda, też nie oszukujmy się, mniej badaliśmy na trzeźwość w tym roku 2020 czy 2021, gdzie, prawda, może kierowcy przyzwyczaili się, że nie zawsze ta kontrola trzeźwości miała miejsce. No teraz te kontrole oczywiście każdy uczestnik ruchu drogowego poddawany jest tym kontroli i na pewno tych kontroli będzie więcej trzeźwości. Czyli tu też może być jakiś dopuszczalny błąd statystyczny w tym, że tych kontroli może było na przykład mniej? Jest też taka możliwość. Znaczy, jeżeli chodzi o kontrolę trzeźwości kierowców, prawda, na pewno w roku 2022 było znacznie więcej kontroli pod kątem trzeźwości, aniżeli w roku 2021. Niechronienie uczestnicy ruchu drogowego, to też taka akcja coroczna, którą prowadzicie. Ostatnia była też właśnie w grudniu. I tam ujawniono sporo tych wykroczeń, bo ta akcja dzieje się zazwyczaj na przejściach dla pieszych. Jakie to są te wykroczenia? Proszę nam przypomnieć. Najczęściej którzy, właśnie kierowcy, najpierw zacznijmy od kierowców, którzy popełniają właśnie na przejściach dla pieszych. Jeżeli chodzi o akcję niechronieni uczestnicy ruchu drogowego jest ona prowadzona systematycznie, są to zarówno działania krajowe, wojewódzkie, czy też nasze lokalne tutaj na terenie powiatu. Jeżeli chodzi o tą akcję, przede wszystkim zwracamy uwagę na przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa, no i wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Są to takie podstawowe wykroczenia, które raz, że są poważne i one są przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, prawda? A, a, Dwa, że po prostu, no, jeżeli by się udało je wyeliminować, to na pewno byłoby bezpiecznie. Mhm, ale okazuje się, że ci niechronieni uczestnicy to też y, sami siebie nie chronią, bo ujawniono też y, te y, wykroczenia u samych y, przechodniów, prawda? Czyli na przykład no, smartfon gdzieś y, przy uchu nie patrzy, jak wchodzi, czy wymusza gdzieś y, wejście na jezdnię, takie rzeczy też się dzieją, prawda? Też się dzieją. Musimy pamiętać, że pieszy pomimo tego, że ma pierwszeństwo już wchodząc na pasy, on ma zachować szczególną ostrożność. Nie ma prawa wtargnąć na drogę, nie ma prawa też korzystać w taki sposób z telefonu czy innych urządzeń elektronicznych, żeby mu uniemożliwiły obserwację drogi. On ma tą drogę obserwować, ma przez to przejście też przejść w sposób bezpieczny. A jeszcze co trzeba podkreślić, piesi także przechodzą w innych miejscach, gdzie są to przejścia niedozwolone i też niejednokrotnie na to policjanci reagują. Mhm. Ale też w ramach tej Akcji y, policjanci rozdawali w kilku miejscach odblaski, prawda? Tak, jest to jeden element, y, prawda, y, tej akcji. Akurat w tym roku dostaliśmy <laughs> odblaski. Od Caritas, Tarnów. Było tych odblasków przekazanych Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu aż tysiąc. I w czasie działań, właśnie niechronienia uczestnicy ruchu drogowego, są te odblaski przekazywane, a dodatkowo, aby prawda, zwiększyć tą współpracę i, i, i wskazać potrzebę, to też rozdawali policjanci w czasie rorad po prostu pomszach wieczornych. Aby po prostu ci uczestnicy ruchu drogowego, którzy udają się na nabożeństwa, korzystali z tych odblasków, no i żeby jednocześnie byli bezpieczniejsi na drodze. Mówimy właśnie o tych statystykach. Czy tu, panie naczelniku można o takich statystykach powiedzieć? Odblaski, na przykład ten rok 22, a 21 o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego, czy można zaobserwować, że częściej ludzie noszą te odblaski w miejscach w terenie niezabudowanym? Macie takie statystyki porównania, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o statystyki co do odblasków, takich nie prowadzimy. Często używamy tego słowa dzisiaj. Ale... Otóż, oczywiście tak, jest to używane bardzo często słowo i ten temat odblasków uważam, że bardzo dobrze, ponieważ e, pomimo tego, że no, nie prowadzimy statystyki ile osób prawda, korzysta z odblasków, to już widzimy, że tych osób jest więcej. Jak jeszcze niedawno rzadko spotykały się osoby e, nawet w terenie zabudowanym, które były czy to wyposażone w odblask, czy też miały odzież wyposażoną prawda, w odblaski. To w tej chwili jest już takich osób więcej, co bardzo cieszy. Yy, jeszcze raz przypominam, yy, osoba wyposażona w element odblaskowy jest widoczna dla kierowcy już z bardzo dużej odległości i na pewno jest tutaj o wiele dla niej bezpieczniej, i kierowca też pewniej się czuje. Oczywiście wcześniej może podjąć decyzję o tym, żeby pojazd zatrzymać. Nie jest to dla niego zaskoczeniem. Mhm. To ostatnie pytanie, w którym użyję słowa statystyki. Czy ten rok 22 przyniósł y, jakąś taką też ostrożność może, jeśli chodzi o te y, większe kary? Czy tutaj to widać? Jak ja myślę, myśli? że na pewno, na pewno jeżeli chodzi o zaostrzenie kar szczególnie dotyczącej y, prędkości. Y, ponieważ y, widzimy, że kierowcy jeżdżą bezpieczniej, y, tych y, wykroczeń dotyczących prędkości jest mniej. Nawet ostatnio miałem też jeden z wywiadów pod koniec roku, gdzie także takie pytanie zostało mi zadane i jak na dzień, prawda, około świąteczny zerkłem tylko do właśnie, tak jak Pan redaktor mówi, statystyki, to w roku 2022 zatrzymaliśmy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę 180 praw jazdy. Kiedy w tym samym okresie czasu roku 2021 takich prawo jazdy było zatrzymanych aż 270, więc widzimy to jest prawie 100 praw jazdy mniej, więc faktycznie ci kierowcy jeżdżą wolniej. A jeżeli byśmy chcieli porównać już konkretnie wykroczenia z prędkości, myślę, że na pewno byłoby ich mniej. Myśl Trzeźwo to akcja też, która rozpoczęła się z jedną z aplikacji współpracuje Policja będzie też emitowany taki spot o co chodzi w tej akcji właśnie, kto to prowadzi? No jeżeli chodzi o tą akcję jest to akcja, prawda, prowadzona przez Komendę Główną, oczywiście jeżeli prowadzi Komenda Główna, więc będziemy ją realizować wszyscy no, jest to akcja, no nie ukrywajmy się, bardzo potrzebna, choćby nawet patrząc na nasz region i naszą statystykę ujawniania nietrzeźwie kierujących. Więc musimy sobie powiedzieć wprost: trzeba tą akcję prowadzić. Trzeba dążyć zarówno w działaniach profilaktycznych, jak i kontroli trzeźwości, żeby eliminować te zachowania przede wszystkim też bym tutaj namawiał e, osoby, które na przykład widzą osobę, że siada kierowca po alkoholu, albo na przykład wcześniej spożywała, żeby informować. To po prostu musimy zapomnieć, że jest to, e, nie jest to konfident, jak to niejednokrotnie określali, że on, prawda, zgłasza i jest tym złym człowiekiem. Musi komuś na to... ratować życie, Dokładnie, musimy na to spojrzeć inaczej, że to jest właśnie pozytywne zachowanie. Nie możemy patrzeć obojętnie, że kierowca, e, który wsiada jest po alkoholu. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, Dlatego, że on może spowodować kolizję, może spowodować wypadek, może niestety, ale doprowadzić do śmierci innej osoby, a nawet swojej, więc y, uważam, że jest skazane i tutaj bym apelował, żeby jeżeli jesteśmy świadkami takich zdarzeń, żeby informować właśnie numer alarmowy 112. My, panie naczelniku, proszę nam jeszcze przypomnieć, kiedy teraz od tego roku, znaczy od 22 grozi kierowcom na przykład odbiór prawa jazdy, bo te progi się już zmniejszyły tolerancji właśnie na pijanych kierowców i na tych, którzy przekraczają prawo drogowe. Znaczy jeżeli chodzi o, o odbiór... Ewentualna prawo jazdy. utrata prawa jazdy, kiedy grozi, prawda? Czy zakaz prowadzenia samochodu? Rozumiem, bo jeżeli mhm. y, o to chodzi, to tutaj zmian nie ma. Mhm. Jeżeli chodzi o prędkość, oczywiście jeżeli przekroczymy prędkość w terenie zabudowanym powyżej 50 km na godzinę, tracimy prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Jeżeli w tym czasie, tych trzech miesięcy, kiedy zostanie wydana decyzja przez właściwego starostę, prawda, o zatrzymaniu prawa jazdy, kierowca siądzie ponownie i zostaje ujawniony, ten okres zostaje wydłużony na okres sześciu miesięcy Aha. zakazu prowadzenia pojazdów. I teraz tak, ten okres zatrzymania, jeżeli okazałoby się, że kierowca, a są takie przypadki, ponownie decyduje się i wsiada w okresie tych sześciu miesięcy za kierownicę, on traci już prawo jazdy całkowicie. Jest wydana decyzja starosty prawda, o cofnięciu uprawnień i taki kierowca musi po prostu wykonywać z powrotem y, to prawo jazdy, bo jego już nie odzyska. Ponieważ jeżeli się zastosuje i w tym okresie 3 miesięcy czy też sześciu nie jeździ, no to te prawo jazdy odzyska bez żadnych innych konsekwencji. Oczywiście w przypadku zatrzymania, gdzie mamy prędkość powyżej 50 km na godzinę, jest bardzo duży mandat, jak wiemy. Ale inne przypadki, na przykład, zatrzymujemy prawo jazdy po alkoholu. No jeżeli jeżeli bo jest... kiedy to jest przestępstwo, a kiedy wykroczenie też. Już mówię, jeżeli mamy zawartość alkoholu w organizmie, prawda, od 0,2 do 0,5, mówimy tu o wykroczeniu. Jest to wykroczenie z artykułu 87 kodeksu wykroczeń. Tutaj to zagrożenie karą. Prawda jest takie, że może sąd zastosować zatrzymanie praw jazdy do lat 3 oraz karę grzywny. Jak wiemy w sądzie za wykroczenie obecnie ta kara grzywny jest do 30 tysięcy. A jeżeli chodzi o stan nietrzeźwości, czyli kierowca, jakby można powiedzieć po tym dużym alkoholu, czyli powyżej pół promila, jest to już przestępstwo. Wówczas taki kierowca po przesłuchaniu sprawa jest kierowana do prokuratury, następnie do sądu. I tutaj oczywiście, e, w zależności od tego, jaki jest wynik alkoholu, ten okres zatrzymania prawa jazdy jest wydłużony. Musimy tu pamiętać, że tu jest obligatoryjnie już 3 lata oraz kara nie mniejsza niż 5000 tysięcy Dlatego właśnie chciałem, żeby pan to dokładnie przypomniał i dobitnie, wymownie na naszej antenie, bo przed nami no nie tylko weekend Trzech Króli, ale zaczyna się karnawał. Tak. Proszę jeszcze raz o ten apel o bezpieczną jazdę i to, co pan przed chwilą mówił, żeby wziąć sobie do dosy.

Oczywiście, jak Pan redaktor mówi, ja apeluję do wszystkich uczestników kierowców, aby przede wszystkim nie siadali za kierownicę po alkoholu. Jeżeli dzień wcześniej spożywamy ten alkohol, żeby przemyśleć decyzję, czy rano na pewno jesteśmy trzeźwi. Absolutnie po alkoholu nie wsiadać. Raz, że grożą za to bardzo duże konsekwencje, o których już mówiliśmy, a także, no niestety, ale możemy doprowadzić do tragedii na drodze. Jeszcze raz apeluję o powstrzymanie się od spożywania alkoholu, kiedy mamy w planie jazdę samochodem, Tak, aby każdy był bezpieczny, aby ten weekend, a nie tylko, yy, prawda, yy, dalszy nasz czas yy, był bezpieczny, abyśmy nie ponosili złych konsekwencji, zarówno prawnych, jak i moralnych. I mówił to i proszę go słuchać Bogdan Łęczycki, naczelnik sądeckiej drogówki. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.